Szanowni Państwo, że otworzę 16. sesję Rady Miejskiej w Gorlicach. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Na stan 15 radnych obecnych jest 14. A więc obrady będą prawomocne. Bardzo serdecznie witam Pana Burmistrza Mirosława Durczyńskiego, Burmistrza Goliny. Bardzo serdecznie witam Panią Skarbnik Janinę Damczewską. Bardzo serdecznie witam Panią Annę Górną, sekretarz gminy. Bardzo serdecznie witam Panią i moją stronę Joannę Kasecką, która będzie podpukować i nagrywać dzisiejszą sesję. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących Rady Osiedlowych, prezesa sołtysu, prezesa zakładu komunalnego. Bardzo serdecznie witam. Bardzo serdecznie witam media. Obrady są transmitowane na żywo. Każdy z Pani Panów otrzymał porządek dzisiejszych obrad. Czy do porządku dzisiejszych obrad ktoś chce wnieść zmiany? Bardzo proszę, Przewodniczący Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, chciałbym poszerzyć porządek obrad o punkt o nazwie protokół doraźnej komisji do spraw ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gorlicy. Chciałbym powiedzieć, że komisja doraźna, która zawiązała się tutaj w naszej Radzie, wykonała swoją pracę i chciałbym odczytać protokół końcowy z pracy tej komisji. Dziękuję. Proponuję, aby ten protokół doraźnej komisji do spraw ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goliny był w punkcie 16. Kto jest za przyjęciem propozycji, aby wprowadzić do dzisiejszych obrad protokołu, o którym powiedziałem, proszę o podniesienie do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Propozycja, wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad całym porządkiem dzisiejszych obrad. Wspomniałem w punkcie 16 wprowadzenie będzie protokół doraźnej komisji do spraw ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goliny. Punkt 16 będzie punktem 17, punkt 17, punkt 18, punkt 19 zakończenie 16 sesji Rady Miejskiej w Golinie. Głosujemy nad przyjęciem całego porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto jest za przyjęciem ze zmianami porządku dzisiejszej sesji? Głosujemy za. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek dzisiejszej sesji z zmianami został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu z 15 sesji Rady Miejskiej w Golinie. Stawiam wniosek o nieczytanie tego protokołu na dzisiejszej sesji. Każdy z Pani Panów Radnych miał prawo i obowiązek się z nim zapoznać. Uważam, że nie wiem, mamy dzisiaj bardzo ułożony termin i porządek zasadny. Czy jest inna propozycja? Nie widzę. Głosujemy nad wnioskiem o nieczytanie na dzisiejszej sesji protokołu 15 sesji Rady Miejskiej w Golinie. Kto jest za, proszę o podniesienie do góry. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Porządek dzisiaj. Przyjęcie protokołu 15 sesji, nieczytanie na dzisiejszej sesji został przyjęte 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie działalności międzysesyjnej burmistrza Goliny. Proszę Panie Burmistrzu o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza Goliny w okresie od 13 października 2019 roku do 28 listopada 2019 roku. 18 października gmina Stare Miasto, udział w uroczystości otwarcia hali sportowej w Liściu Wielkim oraz nowej filii Biblioteki Publicznej gminy Stare Miasto. 19 października hala widowiskowo-sportowa w Golinie, wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastyczno-fotograficznego uczestniczących w rodzinnym pikniku ekologicznym. 21 października Urząd Miejski w Golinie, udział w spotkaniu dotyczącym rozszerzenia darmowej komunikacji miejskiej finansowej z budżetu gmin dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. W tym samym dniu również Sołectwo Węgle w udział w spotkaniu z mieszkańcami ulicy Bursztynowej w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej.
22 października Urząd Miejski w Kolinie odbiór samochodu osobowego mikrobus do szkoły podstawowej nr 1 imieniem Juliusza Słowackiego w Golinie, przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach programu PFRON-u pod nazwą Program Wyrównywania Różnic Między Regionami. 23 października Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Golinie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki. 26 października Gminny Ośrodek Kultury Kazimierza Biskupi, udział w zjeździe organizacji pozarządowych Centrum Regionu Golińskiego. 28 października Urząd Miejski w Golinie, podpisanie umowy z firmą z Gniezna dotyczącej przebudowy odprowadzenia ścieków z oczyszczalni w Golinie. W tym samym dniu gmina Lądek, sala OSP, udział w konferencji pod nazwą Najnowsze wyzwania gospodarki odpadami, regulacje prawne i konsekwencje dla gmin. 5 listopada Urząd Miejski w Golinie, podpisanie umowy z panią Joanną Gołyńską, Woźniak, zamieszkałą Kazimierzu Biskupiem w sprawie współpracy oraz wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosku o wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi oraz projektu w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020. W tym samym dniu sołectwo Kawnice, spotkanie z mieszkańcami sołectwa w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej. 6 listopada Urząd Miejski w Golinie, podpisanie umowy z Kancelarią Radcy Prawnego i Audytora pana Sławomira Kubickiego na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Golinie i jednostkach organizacyjnych gminy Golina. W tym samym dniu Biblioteka Publiczna w Starym Mieście, udział w konwencie wójtów i burmistrzów gmin aglomeracji golińskiej. 7 listopada Urząd Miejski w Golinie, spotkanie z przedstawicielami Zarządu Golińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie uregulowania stanu prawnego działki nr 2167/3 w mieście Golina. 8 listopada Szkoła Podstawowa w Golinie, udział w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości. W tym samym dniu przedszkole Baśniowy Dworek w Golinie, udział w Akademii z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. 11 listopada Golina, udział gminy w uroczystościach z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym samym dniu Koliński Klub Golfowy, pole golfowe Zibi Golf, tenis klub w Golinie Kolonia, wręczenie pucharów w turnieju golfowym Niepodległości. 12 listopada Szkoła Podstawowa przyjmie udział w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości. Również w tym samym dniu Szkoła Podstawowa w Radomiu udział w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości. 14 listopada udział w Komisji Rady Miejskiej w Golinie. 15 listopada hala widowiskowo-sportowa w Golinie, otwarcie mistrzostw Wielkopolskich Strażaków Państwowej Straży Pożarnej. 19 listopada Zakład Usług Wodnych w Golinie, udział w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu pod nazwą Uregulowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Kolińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Omówiono problemy dotyczące realizacji inwestycji zgłoszone przez firmę Kanwu. 20 listopada Biblioteka Publiczna w Starym Mieście, udział w konferencji pod nazwą Walory inwestycyjne i turystyczne terenów przyautostradowych. 21 listopada udział w Komisji Rady Miejskiej w Golinie. W tym samym dniu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie, udział w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 22 listopada Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznania, udział w spotkaniu w sprawie wdrożenia systemu elektronicznego nadzoru nad aktami prawnymi e-nadzór. 24 listopada klasztor ojców Kamedułów w Bieliszewie, udział w kawalerskich obchodach 189. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, zorganizowanych przez szwadron kawalerii ziemi konińskiej. 26 listopada Kancelaria Notarialna w Koninie, podpisanie aktu notarialnego, realizacja uchwały nr 5/22/2019 Rady Miejskiej w Golinie z 21 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Golina położonej w mieście Golina oznaczonej numerem 1720/3. W tym samym dniu Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi to nie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. 28 listopada udział w Komisji Rady Miejskiej, udział w sesji Rady Miejskiej. Przyjmowanie interesantów, podpisywanie decyzji i postanowień. Burmistrz Goliny podjął zarządzenie. Zarządzenie nr 52/2019 dnia 22 października w sprawie powołania Komisji do Odbioru Inwestycji pod nazwą Przyjma Nasza Wieś, Nasza Wspólna Sprawa. Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 23 października w sprawie powołania komisji stypendialnej przyznającej stypendia szkolne o ustalenie zadań i trybu jej pracy. Zarządzenie 54/2019 z dnia 28 października w sprawie zmiany budżetu na rok 2019. Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 28 października w sprawie powołania komisji do
odbioru inwestycji pod nazwą przebudowa drogi powiatowej przy ulicy Cmentarnej w Golinie. Tak, chodzi o chodnik. Zarządzenie nr 56 na 2019 z dnia 12 listopada w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pod nazwą rewitalizacja osiedla Starówka miejscowości Golina, rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Golinie. Zarządzenie nr 57 na 2019 z dnia 14 listopada w sprawie ustalenia projektu wieloletnich prognozów finansowych gminy Golina na lata 2020-2028. Zarządzenie nr 58 na 2019 z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Golina na rok 2020. Zarządzenie nr 59 na 2019 z dnia 21 listopada w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą przebudowa dróg w ulicy Kościelnej, ulicy Kobrego oraz ulicy Kilińskiego w Golinie w zakresie przebudowy poboczy na ciągi pieszo-rowerowe. Zarządzenie nr 60 na 2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji dotyczących powierzchniowego otwalania emulsja z gresem dróg gminnych Brzeźnia, Głodowo, Sugocina, Gadamow, Kolonia, Kadnice. Zarządzenie nr 61 na 2019 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do realizacji zadania pod nazwą rewitalizacja osiedla Starówka miejscowości Golina, nadanie nowej funkcji budynkowi po byłej restauracji Smakosz. Zarządzenie nr 28 na 2019 z dnia 24 października kierownika jednostki w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Golinie. Zarządzenie nr 29 na 2019 z dnia 30 października 2019 roku kierownika jednostki w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usługi audytu wewnętrznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Przedstawienie sprawozdania działalności inwestycyjnej. Przechodzimy do punktu 5. Zapytania, wolne wnioski. Tu mamy bardzo miłą sytuację, bardzo miła niespodzianka, proszę o zabranie głosu pana Pawła Grochowskiego i przewodniczącego Komisji Budżetowej Janusza Mielka. W dniu 16 listopada ja jako kierowca, radny Janusz Mielek jako pilot nawigator, wzięliśmy udział w 13. samochodowym rajdzie nawigacyjnym dla samorządowców organizowanym przez Wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego, Komendę Powiatową Policji Szkoła oraz Gminę Grzegorzew. Na 13 załóg startujących w tym rajdzie, naszej załodze reprezentującej samorząd naszej gminy Golina udało zająć się drugie miejsce. Otrzymaliśmy puchar z rąk Komendanta Policji Powiatowej w Kole, który dzisiaj chcemy przekazać na ręce pana burmistrza. Ponadto mogliśmy... I puchar za udział, tak, w tym razie, za udział, który przekażemy panu przewodniczącemu Rady Miejskiej. Ponadto mieliśmy możliwość wybrania nagród fajnych, atrakcyjnych nagród rzeczowych, idąc zamysłami, że w naszej gminie pojawił się nowy samochód bus, tak, do przewożenia dzieci niepełnosprawnych. Jeden z takich zestawów są to środki do utrzymywania czystości pojazdów. Przekazujemy panu burmistrzowi, żeby przekazał kierowcy naszego nowego pojazdu. Natomiast drugi zestaw, na pewno zostanie przekazana jest z racji tego, że również otrzymali nowy samochód. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku więcej uczestników jest możliwość wziąć udział w tym rajdzie. To ja jako kierowca. Bardzo fajna impreza. Jako nowic słyszę, udało się naprawdę fajnie powalczyć o to drugie miejsce. Deptaliśmy po piętach zwycięzcom z powiatu konickiego. Brakło nam 15. Pierwsze miejsce starostwo powiatowe, drugie miejsce gmina Golina, trzecie miejsce gmina Rychwał. Tak. No proszę, no to super. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nie ukrywam, że już w tamtym roku się pojawiły takie pismo przewodnie odnośnie zgłoszenia. No nie zgłosiliśmy, bo tak troszkę za bardzo chętnych nie było, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja troszkę od dłuższego czasu ten rajd obserwuję, no i wyłoniła się taka ścisła czołówka, która już szczerze powiedziawszy, jak gdyby no, prym wiedzie i tym bardziej wielkie zaskoczenie jest dla mnie, że z tego, co się zdążyłem zorientować, szczególnie jeśli chodzi o pracowników starostwa powiatowego, że zdecydowany lider, tak jak w Lidze Mistrzów, tak samo oni są, ale myślę, że są do pokonania, jak teraz widać.
A to, że wyprzedziliście rychwał, to jest tym bardziej się bardzo cieszę, bo zawsze rozmawiają z panem burmistrzem, zawsze rywalizujemy na różnych szczeblach i jako były tam dyrektor WORD-u i innych rzeczy z tym związanych, to zawsze podkreśla, że rychwał jest tą wiodącą gminą. Wiedzieliśmy, że pan burmistrz się ucieszy z tego. Dlatego to nie ukrywam, że to jest taka satysfakcja i jednocześnie zachęcam to, co koledzy powiedzieli, zachęcam do tego, żebyście państwo uczestniczyli, bo to, że rywalizujemy również na szczeblu samorządowym, to też podkreśla, że nie tylko jesteśmy radnymi do uchwalania innych rzeczy związanych bezpośrednio z budżetami czy ze środkami finansowymi, ale również potrafimy sprzyjać również tym firmom, instytucjom, które organizują na zewnątrz różnego rodzaju konkursy i myślę, że w gablocie akurat ten puchar będzie za chwilę umieszczony w przerwie. To też przyda się, tym bardziej, że oficjalne przekazanie na następny tydzień będzie samochodu. Natomiast już w tej chwili byli dzisiaj u mnie prezes i zastępca, wiceprezes jednostki OSP Kolina. Wczoraj zawieźli materiały jak gdyby do nowego samochodu strażackiego i na 5, a dokładnie 7 będzie uroczyste takie jak gdyby przekazanie w tym miejscu. Oczywiście państwo zaproszenia wszyscy radni będą mieli, bo tak uzgodniliśmy. To jest sobota, myślę, że godzina 12, już w tej chwili, żebyście państwo ten czas wzięli do zarezerwowali sobie. Jeszcze raz gorące podziękowania. Ja bardzo serdecznie chciałem podziękować kolegom radnym za udział w promowaniu naszej gminy, tym bardziej, że panowie radni czy koledzy radni dokonali tego za własny wkład finansowy. Nie dostali żadnej dotacji, nie dostali żadnej promesy, żadnych środków. Z własnej przymurzonej woli pięknie nas reprezentowali. Myślę, że w przyszłym roku postaramy się zmienić troszkę to, żeby to miało troszkę tak inny. Powalczymy o pierwsze miejsce. Brakło nam dokładnie 15 sekund, żeby zdobyć pierwsze miejsce. Gratulacje jeszcze raz. Ale jesteście wspaniali. W przyszłym roku w formie na zamek. Kolega nie jest nas. Się boją na przyszłym. Na burmistrza samochodu. O, nie swojego samochodu nie daje. Prawie rozłożony, ale prawie. Po tej uroczystej chwili przechodzimy do dalej punktu zapytania do wnioski. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Panie burmistrzu, 20 listopada udział Biblioteka Publiczna w Starym Mieście, udział w konferencji walowej inwestycyjnej, turystyczne terenów przeautostradowych. Ja bym chciał, żeby się przybliżył. Czy coś tam podjęte, jakieś kroki, decyzje? Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu, 7 listopada spotkanie w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami zarządu spółdzielni mieszkaniowej z Kolina, uczestniczyłem w tym spotkaniu. Takie postanowienia były, aby Urząd Gminy wystąpił do spółdzielni z pismem odnośnie wyrażenia zgody na przygotowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem tej działki przy blokach. Chciałem zapytać, takie pismo zostało skierowane do spółdzielni mieszkaniowej w Kolinie. I drugie takie pytanie, kiedy możemy jako mieszkańcy liczyć na to, że kiedy ten projekt przygotowywany będzie? Dziękuję bardzo. Gdybym prosił radnych, aby nie dyskutowali. 4 stycznia 2013 roku zarządzenie numer 9 łamane na 2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku zarządzeniem numer 12 łamane na 2019 z dnia 28 lutego 2019 roku uchwała numer 7 łamane na 30/2019 z dnia 22 marca 2019 roku zarządzeniem numer 19 łamane na 2019 z dnia 29 marca 2019 roku uchwała numer 8 łamane na 36 łamane na 2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku uchwałą numer 9 łamane na 37 łamane na 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zarządzeniem numer 22 łamane na 2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku uchwałą numer 10 łamane na 45 na 2019 z dnia 16 maja 2019 roku zarządzeniem numer 25 łamane na 2019 z dnia 24 maja 2019 roku uchwałą numer 11 łamane na 47 łamane na 2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku zarządzeniem numer 33 łamane na 2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku
uchwałą nr 13/59/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku, zarządzeniem nr 39/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku, zarządzeniem nr 42/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku, uchwałą nr 14/62/2019 z dnia 5 września 2019 roku, zarządzeniem nr 48/2019 z dnia 24 września 2019 roku, zarządzeniem nr 49/2019 z dnia 7 października 2019 roku, uchwałą nr 15/63/2019 z dnia 17 października 2019 roku, zarządzeniem nr 54/2019 z 28 października 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany. I 1. Uchwalony w paragrafie 1 ust. 1 dochody z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 605 480 zł 60 groszy. To jest do kwoty 52 338 009 zł 14 groszy. Z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 205 480 zł 60 groszy. To jest do kwoty 48 119 613 zł 29 groszy. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 600 tysięcy złotych, to jest do kwoty 4 218 395 zł 85 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 927 234 zł, to jest do kwoty 16 116 064 zł 84 grosze, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Uchwalone w paragrafie 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 645 980 zł 60 groszy. To jest do kwoty 53 965 086 zł 44 grosze. Z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 804 426 zł 8 groszy. To jest do kwoty 46 064 323 zł 5 groszy. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 158 445 zł 48 groszy. To jest do kwoty 7 900 763 zł 39 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 926 622 zł 59 groszy. To jest do kwoty 16 115 450 zł 43 grosze, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Postanowienie paragrafu 3 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr 4/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie: deficyt budżetu w kwocie 1 627 077 zł 30 groszy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i wolnych środków. 6. Postanowienia paragrafu 4 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr 4/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie: 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 746 577 zł 30 groszy. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 119 500 zł. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik nr 6 do uchwały nr 4/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 roku zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik nr 7 do uchwały nr 4/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie
z dnia 20 grudnia 2018 roku zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Postanowienia paragrafu 8 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr 4/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 UFP oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Postanowienia paragrafu 12 punkt 3 uchwały nr 4/9/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ocenkami i kosztami upomnień w kwocie 1 448 436 zł przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Goliny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej. Do tego jest za uzasadnienie, które pani na komisji, pani skarbnik dokładnie omówiła, więc nie będę czytała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pytanie do projektu nr 85. Czy do projektu 85 są zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Zgodnie z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji te ustalenia zostały pozmieniane, żeśmy ustalili pewne zmiany, żeśmy dokonali, które radni o tym dokładnie wiedzą. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęcie projektu nr 85 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok? Proszę docisnąć za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za projektu nr 85 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok głosowało 14 radnych. Projekt uchwały został przyjęty i nosi numer 16/74/2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2019. Przechodzimy do następnego punktu, projekt nr 86 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Golina lata 2019-2027. W ustawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik usta 2019 roku, pozycja 506 ze zmianami oraz artykuł 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami. Rada Miejska w Golinie uchwala następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 4/8/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Golina na lata 2019-2026 zmienionej. Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku. Uchwała nr 5/19/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.
uchwałą nr 7, łamane na 31 na 2019 z dnia 22 marca 2019 roku, uchwałą nr 9, łamane na 38 na 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr 10, łamane na 46 na 2019 z dnia 16 maja 2019 roku, uchwałą nr 13, łamane na 60, łamane na 2019 z dnia 24 lipca 2019 roku, uchwałą nr 14, łamane na 63 na 2019 z dnia 5 września 2019 roku, uchwałą nr 15, łamane na 67, łamane na 2019 z dnia 17 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany. 1. W załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej zmiany określa załącznik nr 1 do dziś uchwały. 2. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF zmiany określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Goliny. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ten projekt uchwały również był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z panów radnych chce zadać pytanie, ma niejasności? Dziękuję, nie ma. Przechodzimy do głosowania. Do projektu nr 86 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Golina na lata 2019-2026. Kto jest za, proszę o naciśnięcie za, kto się wstrzymał, kto był przeciw. Został przyjęty na 15 rady 14 głosami. Wnosi numer. Uchwała nr 15, 16 łamane na 75 na 2019 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 listopada 2019 roku. Przechodzimy do następnego projektu 78. W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowane jako podstawa do wliczania podatku rolnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządu gminy, to jest dziennik ustaw nr z 2019 roku, pozycja 566. W związku z artykułem 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 1256 ze zmianami, Rada Miejska w Gornie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 z kwoty 58,46 zł za jedną kilotonę do kwoty 50 zł za jedną detonę. Paragraf wykonania uchwały powierza się burmistrzowi Goliny. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. G.
i ma zastosowanie na rok podatkowy 2019. Czy ktoś z pań i panów radnych chce zadać pytanie? Stawiam wniosek formalny, żeśmy omawiali na wspólnym posiedzeniu komisji, aby podnieść cenę ustalenia, średnią cenę skupu dla spożyta przyjmowania jako podstawę do obniżenia podatku rolnego na kwotę z 50 do 52 zł. Czy ktoś ma inny wniosek? Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem zmiany kwoty z 50 do 52 zł. Kto jest za, proszę podnieść ręki do góry. 50 osób. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został przyjęty. Przechodzimy do głosowania nad całością projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego podstawa do obliczenia podatku rolnego kwotą 52 zł. Proszę o podniesienie, kto jest za przyjęciem projektu uchwały ze zmianami. Tak, nie głosujemy. W całości projektu. Przepraszam. Kto jest za przyjęciem projektu nr 78 ze zmianami, proszę o naciśnięcie za. Kto się wstrzymał, kto nie przeciw. Dziękuję za odpowiedź. Zagubiłem. Projekt nr 78 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego podstawę do obliczenia podatku rolnego w kwocie 52 zł został przyjęty 14 głosami za. I projekt uchwały nosi numer uchwała nr 16 ma na 76/2019 Rady Miejskiej w Gorlinie z dnia 28 listopada 2019 roku. Przechodzimy do projektu nr 82 w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystana w celu rekreacyjno-odpoczynkowym. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1 i artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 506, artykuł 6 i 1 ust. 1 punkt 3 oraz 6 i j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 2010, Rada Miejska w Gminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 169 zł. Za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywanej w celu rekreacyjno-wypoczynkowym. Punkt 2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie spełni obowiązku zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 338 zł za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej w celu rekreacyjno-odpoczynkowym. Paragraf 2. Wykonanie uchwały się powierza burmistrzowi. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Czy do projektu nr 82 ktoś ma zapytania?
Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu nr 82 przed chwilą cytowanego projektu uchwały? Proszę głosować za. Kto się wstrzymał? Kto się jest przeciwny? Samochodu osobowego marki Volkswagen. Model pojazdu transporter kombi 19 TDI, numer rejestracyjny BKN 8J47, rok produkcji 2004, numer nadwozia WZZ2ZZZ7HZ5X00-1014. Paragraf 2. Przekazanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Goliny. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Przewodnicząca, czytania projektu 84. Czy są zapytania do projektu 84? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu 84 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu dla OSP Adamu? Proszę się za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Widzą, co się działa. Nie działa. Zreasumpcję głosowania. Lepiej idzie jak w Sejmie. Nr. 84 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu do jednostki OSP Adamu. Został przyjęty 14 głosami za, na 14 obecnych radnych. Uchwała nosi numer 16/82/2019 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 28 listopada 2019 roku. Projekt uchwały nr 71 w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie artykułu 18b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 536, Rada Miejska w Gorlinie uchwała następuje. Paragraf 1. W paragrafie 1 uchwały nr 2/4/2018 Rady Miejskiej w Gorlinie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji liczbę 3 zastępuje się liczbą 4 i wpisuje się następującego członka. Od myślnika Kazimierz Substelny. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gorlinie. Paragraf 3. Uchwała w życie, wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są zapytania do projektu nr 71? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za projektem nr 71 przed chwilą przedstawionego? Proszę o naciśnięcie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Projekt uchwały nr 71 nie uzyskał większości.
Przechodzimy do punktu numer, punktu posiedzenia wspólnego sesji, do projektu numer, punktu numer 16. Przedstawienie protokołu Komisji Doraźnej do spraw ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego źródła ulicznego na terenie gminy Golina. Proszę pana przewodniczącego Komisji Doraźnej o odczytanie tego protokołu. Protokół doraźny Komisji do spraw ustalenia oraz opracowania harmonogramu budowy brakującego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Golina. Dnia 25-30 października oraz 27 listopada 2019 roku komisja w składzie Janusz Mirek przewodniczący, Sofia Kasprzak członek, Paweł Grochociński członek dokonała wizji lokalnej na terenie miasta Golina. Kontrola miała za zadanie sprawdzić i wskazać miejsca, w których brak jest oświetlenia ulicznego. Punkt pierwszy. Po kontroli na terenie miasta komisja informuje, że na następujących ulicach stwierdzono brak infrastruktury oświetleniowej. Ulica Targowa, Nowa, Sportowa, Olimpijska, Jagodowa, Krasickiego, Świerkowa, Konkolowa, Ogrodowa, Młodzieżowa, Generała Kleberga, Liliowa, Konwaliowa, Stokrotki, Stowczykowa. Punkt drugi. Na następujących ulicach stwierdzono niepełną infrastrukturę oświetleniową. Ulica Poniatowskiego od drogi krajowej 92 do ulicy Olimpijskiej, brak oświetlenia. Ulica Parkowa, wjazd do ZGK i E, brak oświetlenia. Ulica Polna od ulicy Kokolowej do drogi krajowej 92, brak oświetlenia. Ulica Łąkowa, podgórze, brak oświetlenia. Ulica Leśna od ulicy Długiej do końca ulicy, brak oświetlenia. Ulica ZHP, tylko dwie lampy. Podsumowując, komisja twierdza, że duża część miasta Goliny posiada oświetlenie, lecz jest to w większości oświetlenie przestarzałe, wymagające wymiany. Komisja ma nadzieję, że w niedługim czasie za sprawą programu SOWA stare oprawy oświetleniowe zostaną zastąpione energooszczędnymi LED-owymi, co znacznie poprawi stan oświetlenia na terenie miasta Golina, a co za tym idzie stanu bezpieczeństwa mieszkańców. Patrząc jednak na ilu ulicach brak jest jakiegokolwiek oświetlenia lub ulice nie są w pełni skończone pod kątem infrastruktury, komisja wnioskuje do burmistrza Goliny o zintensyfikowanie działań mających na celu budowę oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczanie większych środków w corocznych budżetach na nowoczesne energooszczędne oświetlenie. Komisja wnioskuje o uzupełnienie brakującej infrastruktury oświetleniowej na ulicach wymienionych w punkcie drugim protokołu do końca 2023 roku. Natomiast budowę nowej infrastruktury oświetleniowej proponuje według następującego harmonogramu. W roku 2020 ulice Targowa, Sportowa, Liliowa. W roku 2021 ulice Nowa, Olimpijska, Świerkowa, Generała Kleberga. W roku 2022 ulice Jagodowa, Krasickiego, Młodzieżowa, Ogrodowa. W roku 2023 ulice Konwolowa, Konwaliowa, Stokrotki, Stoczykowa. Podsumowując swoją pracę, komisja wnosi do burmistrza Goliny oraz Rady Miejskiej w Golinie o merytoryczne podejście do tematu i rozwiązanie problemu oświetlenia do końca obecnej kadencji samorządu w gminie Golinka. Podpisy komisji: Janusz Mirek, Zofia Kasprzak, Paweł Grochociński. Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymuje burmistrz Goliny, Rada Miejska w Golinie, przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie i Rada Akta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo przewodniczącemu doraźnej komisji o przedstawienie protokołu. W związku z przedstawieniem protokołu przez komisję doraźną uważam, że ta komisja następuje rozwiązanie tej komisji. Dokładnie tak, jak było napisane w uchwale powołującej. Kończy. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja może, szanowni państwo, ustosunkuję się do tego protokołu doraźnej komisji. Myślę, że dużo rzeczy jest w trakcie już realizacji. Mówimy o dokumentacji nawet jeszcze w tym roku. Zleciłem to przed ustaleniami komisji. Te ulice akurat są ujęte. Z tym, że nie tylko ulice, bo również nie ukrywam, że interesuje mnie cała gmina i w szczególności też ten odcinek przy drodze krajowej 92, wycone, jeśli chodzi o całą poprawę kablicę Węgler, głównie na terenie sołectwa Węgler. Również tam dalej Kraśnica, Węgler, Kraśnica. I to jest pod tym kątem. Także mówię całość gminy, z
Chciałem tylko zauważyć jedną rzecz, że jeśli chodzi o 22 jest ulica Ogrodowa, a z tego co się orientuje, rejon oświetlenia uliczne i drogowe ogłosił dużo wcześniej już w ramach tych środków swoich z realizacją i wygrała to firma, która to powinna zrealizować do końca. Mogę jeszcze wymienić, ale to na stronach internetowych oświetlenia ulicznego Kaliszu jest do końca tego roku. Także to te 5 lamp będzie zrealizowane już w tym roku. Pozostałe rzeczy mogę też powiedzieć, że na przykład targowa sportowa, olimpijska, nowa, lipiowa, ale jeszcze jakaś tam z tego to już dokumentacja jest przygotowywana. Myślę, że dobre spostrzeżenie, tylko a pozostałe to mówię, patrzę przez pryzmat całej gminy i mogę to również powiedzieć, jeśli chodzi o Sowa 2, tak wygląda ten projekt, to jest, będę teraz w następnym tygodniu jest odbywane spotkanie w Skalmierzycach, ale to spółka oświetlenia uliczne i drogowe robi dla wszystkich, osobiście staram się uczestniczyć w tych spotkaniach. Dobra jest współpraca z przedstawicielami tej firmy na terenie naszej gminy. Myślę, że w budżecie roku 2020 jest również kwota 100 tysięcy zaproponowana. Będziemy się starali to na bieżąco realizować, a przypomnę, w tamtym, o ile dobrze pamiętam, chyba 414 jest na terenie gminy do wymiany 2021-2022, bo to rozdzielone na 2 lata i w tym jeszcze 82 słupy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodniczący komisji Janusz Mirek. Panie burmistrzu, komisja nie miała informacji, że dlatego mówię. Ogrodowa, to my się cieszymy, że jeżeli będzie to wcześniej zrealizowane, to oczywiście mieszkańcy też nie będą mieli nic przeciwko temu i nie będą czekać do 2022 roku, żeby Ogrodowa ulica została zrobiona. Myślę, że to ostatnie zdanie, że podsumowując, chcemy merytorycznie podejść do tematu i rozwiązać problem oświetlenia do końca kadencji samorządu. I myślę, że to jest do zrobienia, ale to nie tylko chodzi, że to ma być w mieście Golina. Podejdźmy do tego problemu kompleksowo i na terenie gminy Golina. To znaczy, panie burmistrzu, tak jak my wskazywaliśmy, bo na komisjach to omawialiśmy, tak jak my wskazywaliśmy. Komisja powstała z nas tutaj trzech radnych z miasta, dlatego że znamy nasze tutaj okolice. Nie chcemy wchodzić w kompetencje sołtysów, w kompetencje radnych, którzy zostali wybrani ze swoich okręgów. Myślę, że tam też można tą pracę wykonać, ale to powinni wykonać radni z tamtych okręgów, którzy znają swoje tereny i znają swoje problemy. Także dlatego powstała komisja tylko, która określiła miasto Golina. A jeżeli powstanie inna komisja, oczywiście też protokół zostanie przyjęty. I temat też jest do załatwienia, bo myślę, że wszędzie mieszkańcy mają ten problem, że jeżeli jest ciemno, to jest niebezpiecznie, czasy nie są zbyt bezpieczne i dlatego to oświetlenie jest potrzebne. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Anna Kapuska. Ja może tutaj wystąpię jako przewodnicząca sołtysu. Zaraz zobaczę. No więc bardzo się cieszę, że pan burmistrz właśnie podkreślił, że całą gminę ma na uwadze. I ja tu mam teraz taką prośbę do radnych sołtysów i do sołtysów. Proszę, żebyście państwo przygotowali w poszczególnych państwa sołectwach, gdzie brakuje oświetlenia. Mam nadzieję, panie burmistrzu, że dojdzie do spotkania sołtysów z panem w miesiącu grudniu, tak? Znajdziemy jakiś wspólny termin, panie burmistrzu? Żebyśmy wszystko tylko tam, żebyśmy też starali się robić, że gdzie mieszkańcy mieszkają w szczególności, a nie puste tak zwane przeloty, bo na to też mieszkańcy zwracają uwagę. No tak. Panie burmistrzu, ale mam nadzieję, że w grudniu się spotkamy. Pan znajdzie jakiś jeden... żebyśmy się sami spotkali. Ja mam każdy Boże dnia i nocy mam Więc bardzo proszę przygotować, gdzie na poszczególnych sołectwach brakuje tego oświetlenia, wskazaniem posesji czy miejsca, bo na różnie tam są, czy na ulicach, bo różne sołectwa są oznaczone. I właśnie na to spotkanie, jakie będziemy mieć w grudniu z panem burmistrzem, żeby zostało to przekazane.
i wtedy zobaczymy, czy będzie musiała być uchwała, czy powiedzmy dojdziemy do jakiegoś porozumienia z panem burmistrzem, że już bez uchwały, bez protokołu, bo po prostu, że wskażemy, gdzie należy, też przekażemy, powiedzmy, takie materiały, gdzie należy uzupełnić oświetlenie, tak? I zgodnie z pana burmistrza sugestią kupię tam, gdzie mieszkają mieszkańcy. To tyle. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do punktu 17, ogłaszam 10 minut przerwy, 1:30, spotykamy się na stronę pana sesji. Dziękuję.